Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek Supermarket Simulator. No i znowu to zrobiłem. Znowu wymiotłem dużo rzeczy z mojego magazynu. No i teraz trzeba to uzupełnić. Ale, że my teraz mamy tutaj te regały dodatkowe na kurczaki i ziemniaki, to będzie 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 takich kartonów. A, może bym otworzył tutaj ten, aplikację? A właśnie, bo inaczej się nic nie zrobi. Dobra, 14 poszło. Kurczak, teraz zobaczmy kurczaka. 2, 4, 6, 8, 10, tutaj 11. No i dobra, to już mamy z głowy. Teraz tak, tutaj mamy 8 kartonów mąki niebieskiej. Dodatkowo będziemy mieli 6 kartonów Supreme. Dodatkowo 8 tej pomarańczowej. Dalej mamy 6 makaronów. O kurde. Czekajcie, bo się muszę wykasłać. Dobra, jedziemy dalej. 8 takich ryżo-makaronów spaghetti. Dodatkowo tyle samo tego badziewia. I to samo tu. Jeżeli chodzi o biały ryż... No ile by tutaj wziąć? Może 7. I basmati bym wziął... A ze 4. Tej podróby Uncle Bensa wziąłbym też 4. Pire... Nie wiem, no dobra, mogę 7. Teraz tak, mały chlebek, to będzie 2, 4, 6, 7. Komplet dużego. Dobra, widzę, że z serami też jest problem. Serek maniakelka. Komplet mozzarelli. Ser gruje to samo. Tak samo z parmezanem. Trochę mimolet. Teraz tak. Małe jajeczka. No mogę dobrać. Średnie jaja 4. Duże jaja 6. Teraz tak, zobaczmy. Mleko 4. Tutaj raz będzie. Masełko raz. Cukier. O, ależ cukier szedł. Mój Boże. No dobra. Teraz dalej. Tutaj to samo. Tutaj tak samo mamy te sosy, wszystkie. I teraz oliwa. Oliwy wziąłbym może ze 4, może 5. Ale olej, no to trzeba będzie wziąć więcej. Dyszka poszła. Dwie musaki. Dwie lasagne. To sprypeci dwa razy, a to sprypeci drugie 4.
Ciasto z szyneczką, dwa razy. Paluszki krabowe, też dwa razy. I teraz tutaj tuńczyk, dwa razy. Dwa razy szyneczka, dwa razy prosciutto. Trzy kotleciki. A cztery te kurczaki. Dwa mielone. Trzy steki. I teraz tak, cztery małe zestawy sushi. I dużych zestawów będzie 2, 4, 6. Teraz tutaj dalej. Chipsy. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj będzie to samo. Ciasteczka. Z pięć takich. Z pięć takich. Z sześć czekolad. Ciucierki, karamelki. Też sześć wezmę. No i tu komplety książek po sześć. Dobra. To jeszcze pewnie trzeba będzie domówić, bo nasi miglance to będą z tego pobierać kawy. Sześć wezmę czarnych. Tyle samo czerwonych. I tutaj z... A wiecie co? A też sześć wezmę. Tutaj będzie ze dwa razy, trzy razy czarna herbata, zielone nie trzeba. Płatki komplet. I podejrzewam, że to też jeszcze raz trzeba będzie zamówić. Lodziki. Dwa, dwa i trzy. Pizza. Dwa. Tuńczyk. Dwa. Hummus. Cztery. Komplet mleka. I tutaj to cudo 2. Karma dla piesków 3. Karma dla kotków tej 4 i tej też 4. Dobra. Alkohole oczywiście. Komplet kegów, czyli 6. Plus 4 wódeczki magnat. I dodatkowo 6 żółtych. I 4 wódeczki te. Ala ruskie, czy jakie to tam. 4 sześciopaki. I tutaj jeden. No i widzę, że małe butelki piwa to poschodziły, to nie wiem, po 10. A tej mogę 9. A niech będzie 10. 4 winunia. 4 łychy. No i teraz tak, napoje, a to napoje to w drugim rzucie wezmę. Chemia. 2, 4, 5 tych płynów. Siwaksy, karamelki, zobaczmy. Niebieskie. 2, 4, 6. I tyle samo czarnych. Dobra. Mydełko. Z 5 wezmę i płynu do mycia naczyń wezmę, no nie wiem, 7. Cztery szampony. 7 tych chusteczek. 2, 4, 6 tabletek tych takich, tych kostek. I tu są tabletki, to tych będzie 2, 4, też 6. Cały komplet płynu do kibla. No i tutaj 7 wybielaczy. No to papiery wartościowe Maniakela, oczywiście
Komplet jednych i drugich. I podejrzewam, że na tym się jeszcze nie skończy. Jakie zamówienie? Na 30, prawie, na 31,5 tysiąca prawie zamówienie. 593 produkty, pyk. Poszło to wszystko. Czy coś zostało? Nie, wszystko się ładnie porozkładało. Chłopaki ruszyli do boju. I bardzo mi się to podoba, że tacy żwawi. Tutaj mamy, proszę Państwa, jeden karton Coca-Coli Classic, więc to nam odchodzi. Natomiast my robimy drugie zamówienie, tym razem na napoje. Zaczynamy od soków pomarańczkowych. To będzie 2-4 takie soki pomarańczkowe. Do tego tyle samo jabłuszkowych. Tutaj uzupełnimy sobie też 4 takie. 5 kartonów różowego szaleństwa. Do tego 4 te czarne. Do tego będzie 2, 4, 5 takich. Tutaj będziemy mieli 2, 4, 6, 8. 8 sprajcików. Kola turecka 4. Kola Classic 2. I teraz 2, 4, 5. A nie, przepraszam. 4. Takie wody i 5 forte. Dodatkowo tu pizzę jeszcze mamy, to będą 3. Tutaj raz i zamrażarkowe produkty, to ta mieszanka 5, fasolka 6, fryteczki 5, kulki też 5. No i elegancko. Dobra, można zamówić. No, tu zdecydowanie lepsza cena. No to niecałe 30 tysięcy nam, proszę Państwa, zostało na naszym koncie bankowym. Niezbyt to dobrze wygląda. Lepiej wyglądało te 60 kilka kafli. No ale cóż poradzić. Taki live. Tutaj widać, że ten chlebek tostowy, no nie mieści się akurat na tym 5-półkowym regale. Wystaje ta folia taka. No ale kromki się mieszczą na półce, także to chyba najważniejsze. Dobra, chłopaki tam wszystko rozkładają. Jak my tu stoimy w ogóle z tym asortymentem? Myślę, że stoimy na tyle, drodzy Państwo, że można byłoby otworzyć, aczkolwiek ja bym tutaj jeszcze zamówił papiery. To do kibla, bo to lubię mieć w zapasie. Książki oni tam podokładali, ale jest prawie komplet. I jedzenie dla zwierzątek też jest. Zobaczmy jeszcze tylko tutaj. Aha, tutaj nic w sumie nie zgarnęli, więc dobra, no zamówię jeszcze to. A niech tam sobie będzie. No i otwórzmy. Niech wpadają. No powiem szczerze, zamówienie potężne. Przyszedł pierwszy Midlands. A my możemy w międzyczasie, skoro oni tam będą najpierw robić zakupy, zanim do nas dojdą, to no oczywiście pukną nam w dzwonka. Zobaczmy, ile jest osób obsłużonych. 1134, więc jeszcze bardzo daleka droga. Bardzo daleka droga, drodzy Państwo. No ale cóż poradzić. Jeżeli chodzi o rozbudowę, $72,600 potrzebujemy na kolejny segment. No i raczej trzeba to po prostu dozbierać. No bo jak inaczej, nie?
jak inaczej. Licencja 22 tysiące, więc to prędzej można uzbierać. Została nam ostatnia tak naprawdę tutaj, więc moglibyśmy ją kupić, ale jeśli mowa o dziale chemii, to by tam trzeba było naprawdę zrobić kipisz i trzeba byłoby niestety, ale ścieśnić trochę produktów. Co my tutaj mamy? Jakiś kolejny cleaner, kolejne tabletki do zmywary, kolejny płyn do naczyń i fabryk softener, nie wiem co to może być, czy to ręcznik papierowy, czy chusteczki, czy co to może być, to ciężko jest stwierdzić. Niemniej jednak my tutaj jedyna możliwość jaka jest, to po prostu przykładowo można by pozbyć się jednej półki niebieskiego siuwaksa i jednej półki siuwaksa czarnego. Tylko że to wtedy trochę tak, no co my tam zmieścimy? No niewiele. No. Bo regał tutaj niestety przez te drzwi nie wejdzie. Trzeba byłoby użyć moda, który te drzwi nam kasuje. No, usiądźmy na kasę, bo być może do nas nie przychodzą z uwagi na fakt, że nikt tu nie siedzi, ale powinni. Dobra, jeden miglanc już stanął. Zaczynamy nasz teatrzyk, proszę państwa. Zobaczmy, czy się będą lagować. $30.10. Troszeczkę tam pozastanawiał się ten gentleman, czy jeszcze tutaj u nas zostać, tylko nie wiadomo po co. Tutaj pan 186,80. Dziękuję panu. Cześć, maleńka. Dobra, lecimy z tym koksem. 9,50. I tu 59,50. Dzięki, gruby. Dobra, coś komuś nie pasuje, bo tam... aha, że kolejki za duże. Tak. No niestety. Robimy, co możemy. Dobra, dolarek 10. Tutaj $38.30. No, sporo jedzenia dla psów ten pan kupił. Bardzo mnie to cieszy, bo tam jest spora przebitka. 90 centów reszty. No, śmiało, śmiało. Za dużo. $3.60. A tu dolarek 10. To więcej nie będzie. Dobra. O, 69 i tu by mogło poprzestać na tym, zwłaszcza przy tej pani, ale no. Dziękuję pani. No nie może się oderwać. Dobra, u pana 31,40. No tam coś, ta pani w rudym płaszczu się przelogowała, teraz odeszła. No te kolejki są przez to, że oni tutaj tak długo czekają, nie wiadomo na co. Tak na dobrą sprawę. No śmigaj, śmigaj.
No nie macie, no już taś, taś, bo zamknę kasę. Przysięgam, że zamknę. $0.80. Oho, The Walking Dead już czyha. Wiesz co, ty nie odchodź. Nie odchodź. Ja się boję tamtej twojej następczyni. No dobra. 42.90. No dawaj, dawaj. No jejku matko, no. The checkout are full, kuźwa. No nie byłoby full, gdyby się szybciej ruszali, no. 82 poziom sklepu. Ależ tam, kurczę, leci ten te minusowe te lecą. Masakra. $6.70. Ponad 41 tysięcy na koncie, zaraz 42 tysiące będą. Także dobrze, dobrze. No klienci naprawdę, no nie mogą się z nami rozstać. No i dobra, lecimy. $109.40. Gruby, nie lecę na ciebie, no kurwa, no. $171. Na pana też nie, na pana następczynie tak. Na pana nie. Dobra, pani może sobie stać. Ile pani chce? O czym pogadamy? Jak dzisiaj minął dzionek? Fajna koszula, naprawdę. Nie wiem, bardzo soczysty kolor, nie wiem, wyprana w pierdolu? Czy w czym? Pana nie pytam, w czym pan prał, bo... Mógłbym się zdziwić, jakby mi odpowiedział. Dobra, ponad 40 koła. Bardzo mnie to cieszy. Prawie 44,5. O, to już więcej. O, zaraz będzie 45 tysięcy. No spieprzaj, gościu. Dobra, 188,10. Zapomniałem, że to się nie da klawiaturą. 8.40. Koleżanka, widzę, że chyba ma na nas chrapkę, bo tak ciągle do nas przychodzi. $144.70. A my już ponad 46 tysięcy mamy.
99. I ponad 47 tysięcy. Super. Jest szansa, że do 50 tysięcy dobijemy, słuchajcie. No, dawaj, dawaj. Sto czternaście, dwadzieścia. No, teraz już mam pewność, że do 50 dobijemy. 50 ciszy dla pani. O, lodów nie ma? Nasi pewnie gdzieś tam tańcują znowu. Dziewięćdziesiąt dziewięć, sześćdziesiąt. Bardzo ładnie. No. Jak to dwie musaki tylko, no co ty kuźwa, to... Chciało ci się stać gościu w kolejce tylko dla tego towaru, no żeby dwa razy musrakę kupić, jeśli. Starsza pani. Ciekawe, czy wódeczkę brała. A, łychę tym razem. To jest kuźwa, agentka. Co, da? Aha, i to jeszcze jej zabrakło. O, ty synu mój. Ona chciała więcej. Po prostu wzięła jedną z uwagi na fakt, że po prostu zabrakło. Dobra. O kurde, ale pani ma piękny rachunek. 53 tysiące ponad. Ładnie, ładnie. Ciekawy jestem, ile będzie po zakończeniu dnia, ile będzie obrotu. Ale to jeszcze długo. Ziemniaków brakło. Po prostu nie wystawili, ale tam dwa regały są, więc wystawić można było, nie? Tylko jak oni tańcują gdzieś przed półkami na magazynie i tak dalej, to trudno się dziwić. To 73, 60. Dobijamy do 60 tysięcy, proszę państwa. Kurde, więcej tej drobnicy wziąć nie mogłeś, chłopie, żebym nie mógł wcelować, co? Ej, ty panie. No i 60 tysięcy pykło. Dziewięćdziesiąt cztery, sześćdziesiąt.
8260. I ostatnia pani u nas. Ale u chłopaków to już chyba też oni zakończyli, tylko my się tak grzebiemy. I dla pani 60 centów reszty. I elegancko. Proszę państwa, ponad 63 tysiące na koncie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Co się stało, że ziemniaków nie ma? O co się rozchodzi? Bo tutaj są. No tego miglance po prostu nie podokładali. Ilu obsłużyliśmy klientów? No, mamy na razie na koncie 1191 obsłużonych osób, więc nie ma tragedii. Podsumujmy sobie dzień, zobaczmy ilu było tych klientów. 342, obrót prawie 34 tysiące, więc jest całkiem przyzwoicie. 64 osoby nie znalazły, znaczy 64 produktów nie odnaleziono. No, ktoś tam próbował coś kupić, no nie udało się. No i 5 osób twierdziło, że produkty są za drogie. Trudno się mówi, żyje się dalej. Ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.